Siema, witam was w kolejnym materiale. Dzisiaj zagram całą ligę weekendową składem Realu Madryt wartym 20 milionów monet. A jedną z głównych gwiazd, mam nadzieję, będzie właśnie ten gość, który w Lidze Mistrzów skradł serca każdego kibica Realu, czyli Rodrigo. Skład wygląda w sposób następujący: 20 milionów monet, ale oczywiście tutaj właśnie ten na napadzie Nazario stanowi największą wartość. Nazario oczywiście posiadam w klubie. Lecimy dalej. Benzema będzie grał na SPO. Mam zamiar grać trójką obrońców, piątką w środku oraz dwoma napastnikami. Ta formacja 3-5-2, która była bardzo popularna. Vinicius kupiony za 3 miliony 750 tysięcy monet. Zidane, Modric w środku. Na prawym wahadle zagra Rodrigo. Na lewym wahadle będzie Roberto Carlos. W obronie trójka: Militao, Alaba oraz Cannavaro, również ikona Realu Madryt. No i na bramce nie mógł być nikt inny jak Iker Casillas. Pamiętaj o lajku, pamiętaj o subskrypcji, a będzie dobrze, bo materiały w tym momencie ukazują się co 2 dni i są trochę bardziej ambitne niż przeglądanie Futbina. Nie bez powodu dzisiaj w sobotę właśnie taki materiał. O godzinie 21:00 mamy święto futbolu, finał Ligi Mistrzów, Real Madryt gra z Liverpoolem. Ja oczywiście innej opcji niż to, że Real Madryt wygra, nie dopuszczam do myśli. Natomiast jeśli wydarzy się inaczej, no to słuchajcie, kolejna liga weekendowa zostanie rozegrana całym najlepszym możliwym w FIFA składem Liverpoolu. Natomiast jeśli macie inne pomysły na jakieś kolejne odcinki, napiszcie w komentarzu. Jakaś kreatywność u mnie jest, ale to też ma, wiadomo, swoje granice. Natomiast jeśli chcecie troszkę również zaryzykować, zapraszam na Betfan. Betfan jest legalnym bookmacherem oraz sponsorem tego kanału. Oferty dla osób pełnoletnich macie w opisie. Postawiłem 200 zł na to, że Real wygra Ligę Mistrzów. Nie, że w 90 minutach wygra mecz, tylko ogólnie wygra samą Ligę Mistrzów. Do wygrania 422 zł. Tam macie ofertę, cashback do 600 zł. Możecie wykorzystać, jakby wam nie siadło, no to macie zwrot na konto bonusowe tego, co postawiliście. I jak zarejestrujecie się, wpłacicie 3 dychy, no to macie freebet 60 zł. Zapraszam. Wiecie, na czym polega dzisiejsze wyzwanie? Wszystkie spotkania zagram dnia dzisiejszego, czyli w piątek. Gram wszystkie za jednym zamachem. Pewnie skończy się to dla mnie możliwe, że jakimś urazem psychicznym, ale zobaczymy, jak to będzie. W piątek ten poziom zwykle jest najwyższy. Tak więc życzcie mi powodzenia i oglądajcie, jak to wygląda, a na końcu oczywiście nagrody, które uda się wywalczyć. Wybiła godzina 21:00, czas po prostu rozpocząć tą niebywałą zapewne zabawę. Skład pierwszego przeciwnika. 1-0 dla niego. Aj, 2-0 w plecy. Harry Kane, 3-0 w plecy. Już dogram te spotkania. 3-1, no ale to już nic nie zmienia. No, 4-1, no ale to już, wiecie, to już jest ostatnia minuta. No nic, no przegrywamy pierwsze spotkanie. Może to są złe, dobrego początki. Benzema i tak ma być też w finale. 4-3 w ostatnich sekundach, no niesamowicie. Bałem się, że zawczasu zacząłem lobować, bo wycofał się z tego, ale jednak się udało. Ostatnia sekunda, bilans 2-1. Czwarte spotkanie, przeciwnik ma Fatiego, ma Isco, ma Rodrigo, więc porobił trochę tych wyzwań. Od razu Benzema. Pierwsza minuta, 1-0. 1-1. Carlos. 2-1, super. Nazario. 3-1, pięknie. I chyba będzie rage quit, Na to wygląda przynajmniej, tak? Mamy rage quit i mamy bilans 3-1, również taki jak wynik. Piąte spotkanie i skład również bardzo tani. Kurczę, coś fajny ten piątek. Vini. Ronaldo. Sorry, naprawdę sorry, 1-0, no szkoda, taki rykoszet nie w porządku w stosunku do niego. Nie, 1-1, kurczę, Cannavaro za niski, przepchał go Ronaldo jak chciał. Rodrigo. Tak jest, Nazario, 86, 2-1. Koniec spotkania, 2-1 wygrywam, bilans mamy 4-1. Piąte spotkanie, skład przeciwnika: Nkunku, Cantona, Vieira, tam widziałem moment. 1-0 dla przeciwnika, ale ładnie gra, naprawdę ładnie gra. Ale mnie rozklepał, 2-0 dla niego.
3-0 dla niego i wychodzimy ze spotkania. To nie ma najmniejszego sensu. Bilans 4-2. Kolejny przeciwnik, skład Realu Madryt w dużej części, też fajnie. Vini, 1-0. Piękne podanie do Rodrigo i kończy Vinicius. Vini, pięknie Vini. I teraz, że to Vinicius tylko zrobił to, co najlepiej potrafi ogólnie w piłce, czyli podał idealnie. Tak, 2-0, super akcja. Vini. Tak jest, 3-0 i będzie rage quit chyba, 5-2 będzie bilans. Kolejny przeciwnik, puszkarz Zidane, Tonali, Taliska, Carlos, druga taka sytuacja. Tak jest, 1-0, pięknie Roberto Carlos, ta lewa noga jest niesamowita u tego Carlosa Optimusa. Nazario, to będzie gwóźdź do trumny? Przesunął, a ja nie skapowałem. Co za błąd. Co za błąd, 1-1, co za głupota. Nie. 2-1 dla niego. Nie. 3-1. Ech. Nie. Co ja? Nie, już kompletnie się rozkojarzyłem. Mam szczęście teraz, jak nie wiem. Dobra. 4-1 oddajemy. 5-3 bilans, nie będziemy się męczyć. Szkoda, bo miałem 1-0 i głupi błąd. Jeszcze dostałem miłą wiadomość. Dobra, kolejny ciekawy składzik. Vini. Tak jest, Vinicius, tak jest, 1-0. 1-1. Rodrigo, 87 minuta, spłaca się gość, ale tu było dużo szczęścia. Koniec meczu. Wygrywam i bilans 6-3. Ale wygrana taka skromna, bo 2-1. Kolejne spotkanie, Eto Moments tak się rzuca. O, zrobił Verratti'ego, bardzo szybko Verratti'ego sobie zrobił. Nazario. Tak jest, ale dużo przypadku, ale mamy 1-0 i by już był rage quit. Miałem z 5 czy 6 sytuacji, taki co bramkarz ledwo wyłapał i to mówię szczerze, nie wiem czy będzie widać tutaj statystyki, ale tak, no 4, ale to takie były bardzo stykowe, nie wiem czy wszystkie policzyło. 1-0, bilans 7-3. 11 spotkanie i skład niedrogi, tutaj w takich kategoriach, chociaż tamten, który miał ten skład, był całkiem dobrym graczem. Nie mam pytań, 1-0 dla niego, co on zrobił? Ale przepraszam. Powiem wam, że nie wiem z kim się połączyłem, ale w ogóle nie było żadnych lagów, nie ma nigdy lagów. Niekiedy połączę z kimś z daleka, że tak powiedzmy, z jakichś innych krajów i jest tragedia pod względem opóźnień. Cały czas wyskakują te kontrolki, tak to nazwijmy. Co jest? 2-0. Jak on to robi? 3-0, dobra, odpuszczam, nie chce mi się, ale mówię wam, tyle co razy mi ikonka u góry wyskoczyła z tym, że jest po prostu jakiś lag, to niesamowite. Kolejny? Przecież ja tylko sobie handluję. Dobra, FC Manki. No, Aspas na ataku. Aspas, 1-0. Uuu, przecież to z połowy nie ma. Mo Salah, 2-0 w plecy. Kurczę, coraz wyższy poziom się robi. Dobra, 2-1, Benzema. Uuu, 3-1, Aspas. No i 4-1. Dobra, poddajemy. Chcę w jeden wieczór zrobić tą ligę weekendową. Będzie 7-5, może będzie lepszy bilans. Kolejny mecz przegrywamy. Kurczę, muszę się teraz skupić. Bo zostało 8 spotkań. Okej, teraz na spokojnie. To jest ten mecz. Tylko żeby w niego dobrze wejść. Ajajaj, jak mnie porobił. 1-0 dla niego. Nazario, Benzema. Ajajaj, jak on tego nie trafił. Jest faul? Nie, różny. 2-0 dla niego. Kurczę, rozklepał mnie, dużo lepszy jest. Dobra, 3-0 wyłodzę. Kolejny mecz i powiem wam, że z 7-3 zrobiło się 7-6, czyli taki typowy scenariusz u mnie. Nie ma żartów, gość też ma Rodrigo, Modricia, Pele. 1-0 w plecy. 2-0 w plecy. 3-0 wychodzimy, 7-7 bilans, 7-7
i walczymy dalej. No ale to naprawdę nie ma sensu. To naprawdę nie ma sensu. Zostało 6 spotkań. Zostało 6 spotkań. Wygrać 4 na 6. No nie tak łatwo. Na pewno nie będzie tak łatwo. Okej, kolejny przeciwnik. Ale patrzcie się, ile oni mają tych czerwonych kart. Ile oni muszą grać, jak im dobrze musi iść. Albo mają szczęścia trochę. Bo te czerwone karty to na obronie całkiem fajne. Kolejna wiadomość. Tak jest. 1-0. Nazario, brawo. I trzeci raz Modric. No i do 3 razy sztuka. 2-0 Luka Modric. 2-1 szybka odpowiedź. To taki kick-off glitch. Ja nie mogę, ale mnie zrobił, ale mnie zrobił. 2-2. Nie. Ja pierniczę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. I z czegoś takiego strzela bramkę. Nie mam sił, naprawdę, nie mam sił. Przegrywam kolejne spotkanie. I mam bilans 7-8, grał od 80, może 77 minuty na czas gość. Chciałbym pokazać wam nawet statystyki strzałów, bo nie wiem jak to będzie wyglądać ostatecznie. Natomiast no 15-9 dla mnie, bo zdecydowanie przeważałem. Zostało 5 spotkań, potrzebuję wygrać 2 już. Nawet się nie łudzę tutaj, że wygram więcej, nie? No, tak jest, dobra, 45 minuta, bramka do szatni na 1-0 dla mnie. Jest coś lepiej. Ja, teraz, lobuj. Tak jest, 2-2, dobra, na spokojnie. Jak będzie rage quit, jestem, ja, jaki jestem szczęśliwy, naprawdę. 8-8 bilans, dobra, nie jest najgorzej, a naprawdę gość był całkiem, a to całkiem dobry. Zostały 4 spotkania. I kolejne przy 8-8 bilansie, nie? Bilans teraz jedno zwycięstwo potrzebujemy. Jedno zwycięstwo i mamy rankę. Tak jest, 1-0. 1-0 w 7 minucie. Wykończ to. 3-0 w 13 minucie. Będzie rage, 9 minów. Tak jest. Zostały 3 spotkania, muszę wygrać 2. W ogóle mamy 23:30. Wiecie co to oznacza? Oznacza to, że chyba 2,5 godziny dopiero gram tą ligę weekendową. Więc to też trochę pokazuje, jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o to, że szybko naprawdę z nim jadę. No i widać to po doborze przeciwników, że nie jest naprawdę łatwo. Jest Rodrigo, Rodrigo, bi. Tak jest, 1-0. 1-0 w 8 minucie. 1-1. Nazario. 2-1, super, mega szybka odpowiedź. A mnie porobił tym Elastico. 2-2. Jak chciał. Uuu, ale mnie skarcił. 3-2 dla niego. Tak jest, 3-3. Kurczę, bardzo milczę, ale staram się jak najbardziej skupić na tej grze. Benzema. Tak jest, 4-3. 4-3, 62 minuta. Modlić. Tak, jest, 5-3, mamy 73 minut. Tak, jest, 6-3. Koniec spotkania, wziął pauzę, nie wiem czy będzie wychodził, ale to nie, chyba nie, chyba po prostu nie robi na złość, też tylko tak to wygląda, więc 6-3 i będziemy mieli bilans 10-8. Ostatnie spotkanie i skład nie jest wybitny, ale wiem dobrze, że jak pisze Road to Glory, to on może coś tam ogarniać. On może się bardzo przykładać, dużo grać i może być ciężko. Zobaczymy. Rzut karny. Mówiłem, rzut karny i to tyle meczy nie było karnego. Wiecie co? Ja zostaję na środku. Zostaję Casillasem na środku. Tak jest. Tak jest, 1-0. Bardzo dużo przypadku, ale mamy 1-0. Nie. Tracę tak szybko, jak strzelam zwykle 1-1. Vini. Tak jest, 2-1. Mamy 78 minutę. Gramy z Polakiem i będzie robił zmiany. Będzie robił zmiany, kurczę. Aż się ręce spociły z nerwów, ale to jest bardzo, to bardzo ważny mecz. I wygrywamy, 11 zwycięstw. Zostanie jeden mecz do oddania, ale naprawdę, że udało mi się to zrobić, jest 5 po północy, więc tak naprawdę jeśli można było grać chyba od godziny 21, no to trochę wskazuje, że zrobiliśmy tą ligę weekendową w lekko ponad 3 godziny.
Jest to dla mnie świetny rezultat, więc oddaję ostatnie spotkanie i odbieramy nagrody. A, jeszcze jedno, zobaczcie sobie ogólnie, jeśli chodzi o dzisiejszą ligę weekendową. Jeden rage quit zrobiłem, zostałem wyzwany od clownów, następny zapłać za przegraną. Najgorszy gracz, wspaniały team, dzięki wielkie, pay to lose, dokładnie. Płać, żeby przegrywać, no i tutaj ktoś napisał, że typowe EA, no ma rację, był lepszy, no tutaj nie ma co dyskutować, czy był lepszy, dobra inaczej, nie, jakby był moim składem, to gość by mnie zjadł, i wydaje mi się, że wiele osób mnie zjadło w tej lidze weekendowej, gdyby właśnie mieli mój skład. No i oddajemy ostatnie spotkanie, zakończone i mamy dwa piki z ligę, a drużyna z ligę wygląda niesamowicie. Finały, piąta ranga i to jest najwyższa ranga, którą wbiłem, więc przechodzimy do nagród. Tych dobrych kart wiadomo, mamy Mbappé, mamy Messiego, mamy Neymara, mamy Paquetę, no i jeszcze Ben Yedder i tak dalej, natomiast wiadomo, pewnie większość pików będzie się na Klausie opierała, na Lafoncie, na jakimś Salibie, na Terrierze, czy jak mu tam jest. Dobra, pierwszy pik, jeden z trzech, TOC, ligę, pierwszy raz podczas TOC wbiłem 11 winów i zobaczmy, jak to oddaje. Proszę. O kurcze, i teraz pytanie, czy Nuno Mendes, który ma ocenę 93, czy Guendouzi? Wydaje mi się, że z tych wszystkich kart, jeśli ktoś ma w jakimś stopniu wpłynąć na mój skład, mam tego Davisa na LO, Lafont jak Lafont, to wezmę tego Guendouziego. Guendouzi, czy jak mu tam jest, kilka razy już mi ktoś mówi, jak się mówi. I drugi pik, ktoś lepszy, tylko tyle. I jest ktoś lepszy. I jest ktoś lepszy, bo jest Fofana, ale on też nie jest jakoś bardzo dużo wart. Więc no tak na dobrą sprawę te piki nie są jakieś niesamowite, około 300 tysięcy, ale wiadomo, dopiero co ta karta weszła do paczek. Szkoda, bo nie mamy nikogo topowego, natomiast Fofana, środek pomocy, jak najbardziej ok. I idziemy po paczki. No tradycyjnie same ekrany, Francja, LO, Mendy, nie Mendy, Dinie. Mamy walkout, ale jest to walkout złoty, więc tutaj nic się nie zmieni. I to jest Thomas Miller, więc jeśli chodzi o te nagrody w ostatnich tygodniach, cały czas są takie same, czyli nic mi z tych nie sypie. Ale jest inform, jest 85, 4. Takie szybkie podsumowanie. Większość pewnie osób, z którymi grałem, było dużo lepszych ode mnie. Widać, że w piątek grają ludzie na dużo większym skupieniu i gra mnóstwo osób, które bardziej się ekscytują graniem niż takim typowym handlowaniem. Wiele osób, wiadomo, tam się śmiało, że taki skład i tak dalej. Myślę, że dla nich to był dodatkowy smak, że mnie pokonali. Natomiast jak dobrze wiecie, ja prawie nie gram, teraz niedawno zacząłem, a tak poza tym tylko handlowałem, dlatego właśnie taki skład jak tutaj mam, posiadam. Sytuacja wygląda tak, na tych kartach na dobrą sprawę w chwili obecnej, tak Militao 370 tysięcy, to w chwili obecnej ja na nich zarabiam i prawdopodobnie tej nocy posprzedaję te karty i tak liga weekendowa jest zakończona, nic tutaj to nie zmieni. Vinicius kupiony za 3 miliony 750 i to jest najlepsze, że zagrałem całą ligę weekendową, chodzi po 4300, 4200, zobaczymy, czy w ogóle za tyle by mi zszedł, ale wolałbym uciec z nich bez strat, bo wydaje mi się, że po prostu za tydzień na kolejną ligę weekendową ceny będą kompletnie inne, a w kolejnym odcinku będziemy grać jakimś innym składem. Skład Realu za 20 milionów monet można uznać za odhaczony, chyba jeden z najlepszych, jakie można byłoby stworzyć. Dzięki wielkie za oglądanie, siema.